Dobrze, z poprzednich dokumentów wiemy już, że potrzebujemy mieć pozwolenia od właścicieli lub zarządców terenu. Wiemy też, kim oni są. Teraz pozostaje nam tylko napisać wniosek o takie pozwolenie. Macie teraz na ekranie przykładowy wniosek, który ja wysyłałem do jednego z zarządców terenu. Po lewej stronie wiadomo, swoje dane, po prawej adresata. Przeczytam teraz ten wniosek, żebyście sami mogli zobaczyć, jak to wygląda. Wniosek ma 3 strony plus kilkanaście załączników. Zwracam się do Państwa z wnioskiem o udzielenie pisemnego pozwolenia Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance jako zarządcy działki numer ewidencyjnej 232/104 Obręb Zieleniewo na prowadzenie hobbystycznych poszukiwań współczesnych monet obiegowych i innych drobnych przedmiotów wartościowych na plaży i kąpielisku miejskim w Zieleniewie. Poszukiwania będą obejmować zarówno plażę, w nawiasie piasek, jak i wodę, brodząc. Poszukiwania będą wykonywane przez cały rok bezterminowo z zachowaniem standardów i warunków powszechnie stosowanych w całej Polsce, uznawanych i sugerowanych przez urzędy morskie. Standardy te są racjonalnymi ograniczeniami gwarantującymi zachowanie powszechnie uznawanych norm społecznych oraz przepisów prawa. Standardy te są jakby moimi własnymi standardami, które ja wypracowałem, wymieniając pisma z wieloma już zarządcami, w których oni mi odpowiadali i podawali takie warunki, więc żeby ułatwić pracę urzędnikom, podać im tak zwanego gotowca, którego by musieli tylko przyklepać, sam zacząłem pisać w tych wnioskach te warunki, po prostu zebrane z różnych kilku innych, w tym tych samych, co publikowały urzędy morskie. Uważam, że takie postawienie sprawy przed urzędnikiem daje największe szanse na pozytywną odpowiedź, ponieważ jedyne, co musi zrobić ten urzędnik, to przepisać to do swojej odpowiedzi i przyklepać, że się zgadza. Jeżeli byśmy tego nie dali, to oni sami by zaczęli kombinować, co, znając życie, mogłoby być niekorzystne dla nas. W ten sposób, przedstawiony tutaj przeze mnie, naprawdę mamy dużo większe szanse na to, że ta odpowiedź ich będzie jednak pozytywna. Jedziemy dalej z tymi warunkami, ja tak to nazywam. Poszukiwania będą wykonywane w sposób nie stwarzający uciążliwości dla plażowiczów i innych użytkowników plaży. Poszukiwania będą wykonywane, gdy plaże są puste, w godzinach porannych lub wieczornych, w dni deszczowe, gdy pogoda nie sprzyja plażowaniu. Poszukiwania będą wykonywane z uszanowaniem regulaminów konkretnych plaż i kąpielisk, uwzględniając potrzeby obsługi kąpielisk oraz ratowników do codziennego przygotowania kąpielisk. W nawiasie, nie przeszkadzając w pracach porządkowych pracy ratowników. Plaża będzie pozostawiona w stanie, w jakim znajdowała się przed wykonaniem poszukiwań. Dołki zostaną zakopane, dołki w wodzie udeptane, wszelkie znalezione śmieci, w tym również śmieci nie znalezione w czasie poszukiwań, ale stwarzające zagrożenie dla ludzi lub środowiska, takie jak na przykład szkło, gwoździe, butelki, ołów wędkarski czy inne przedmioty ostre i niebezpieczne, usunięte. Odnalezione przedmioty wartościowe będą oddane do biur rzeczy znalezionych, właściwych starostów lub, jeśli istnieje taka możliwość, bezpośrednio właścicielom zgub. Wszystkie te warunki są jakby naprawdę według mojej oceny i dobre dla nas jako poszukiwaczy, i dobre dla tych zarządców, bo uwzględniają jakby obie strony. Nie można oczekiwać od nich, że bezwarunkowo pozwolą nam robić co chcemy na swoich kąpieliskach. Mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, iż my jesteśmy tam gośćmi, mimo że to jest miejsce publiczne i wszyscy tam mają dostęp, to my jesteśmy jakby specyficzną grupą osób, które nie robią tego samego, co pozostali, więc no nie można oczekiwać od zarządcy, że zwyczajnie w świecie pozwoli nam robić co chcemy. Lecimy dalej. Proszę o przyjęcie i rozważenie następujących informacji jako uzasadnienie wniosku. Według danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2009 roku, to są jedyne jakby przytaczane przez ministerstwo dane i nowszych nigdzie nie znalazłem i nigdzie one się nie pojawiają. Rozpytywałem również o te dane i nikt nic nowszego nie posiada. Według danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2009 roku poszukiwaczy detektorystów w Polsce było około 80 tysięcy. Na chwilę obecną liczbę tę szacuje się na powyżej 100 tysięcy. Jest to ogromna grupa społeczna, dzieląca to samo hobby, wykonywane z racji specyfiki w przeważającej ilości spraw na terenach miejskich i publicznych. Nieuzasadnione ograniczanie lub zabranianie korzystania z terenów publicznych jest bezpośrednią dyskryminacją tak dużej liczby osób.
Zgodnie z artykułem 32 prawa wodnego dotyczącego powszechnego dostępu do wody, każdemu przysługuje prawo do korzystania z tych wód. Zgodnie z stanowiskiem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest zarządcą wszystkich wód, których właścicielem jest Skarb Państwa, poszukiwania wykrywacza metalu w wodzie stanowią przypadek powszechnego korzystania z wód i nie wymagają żadnego pozwolenia, stawiają tym samym poszukiwacza na równi z plażowiczami czy innymi użytkownikami wody. Stanowisko KZGP w załączniku. W takiej sytuacji nieuzasadnione ograniczanie lub zabranianie jest bezpośrednią dyskryminacją naruszającą artykuł 32 prawa wodnego oraz artykuł 32 Konstytucji. O tym już prawie wodnym i o tym artykule było w poprzednim piśmie, więc jest to raczej zrozumiałe. Prowadzenie poszukiwań na plażach i kąpieliskach nie wymaga też żadnych innych pozwoleń. W załączniku przedstawiam stanowiska Urzędu Morskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, które zezwalają na prowadzenie takich poszukiwań bez pozwoleń. I tutaj sami już pewnie widzicie, jest kolejny akapit, którym będę musiał się troszeczkę więcej rozwodzić. Najpierw go przeczytamy. Jako członek Polskiego Związku Eksploratorów, legitymacja w załączniku, zostałem przeszkolony i zaznajomiony z przepisami dotyczącymi postępowania z przedmiotami zgubionymi i znalezionymi, zabytkami czy przedmiotami niebezpiecznymi. Tym samym gwarantuje to spełnienie wysokich standardów prowadzenia poszukiwań przez moją osobę. Powiem szczerze, że ten akapit tutaj jest jednym z najważniejszych według mojej oceny i według tego, co pokazało życie do tej pory, akapitów w całym tym wniosku. Opowiem o pewnej sytuacji, która zmusiła mnie do wstąpienia do Polskiego Związku Eksploratorów i przebycia tego przeszkolenia, napisania tego w tym wniosku i wszystkich innych, ponieważ była to odrębna sytuacja związana z zarządcą, z jednym z zarządców i gdyby nie to przeszkolenie, gdyby nie ta legitymacja, nie otrzymałbym po prostu zwyczajnie w świecie pozwolenia. No niestety tak to wyglądało. Rozprawię się nad tym troszeczkę dalej, w dalszej części, ponieważ no, nie chcę teraz zaczynać tutaj mieszać i opowiadać historii, które mnie spotkały, tak? Jedziemy dalej. Pod uwagę również trzeba wziąć fakt, iż w czasie poszukiwań usuwa się dużą liczbę śmieci zalegających na dnie lub pod piaskiem, które normalnie nie są widoczne gołym okiem, ale mogą stanowić zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i ludzi. Tylko w tamtym roku, prowadząc poszukiwania, znalazłem i usunąłem we własnym zakresie z innych kąpielisk w obrębie jeziora Miedwie 200 kg śmieci. Oczywiście to są takie moje wyliczenia pi razy drzwi razy oko, ale no te, sami wiemy ile wyciągamy tego, więc no nie jest to niemożliwe. Są to najczęściej śmieci takie jak kapsle, puszki, butelki, podtłuczone szkło, gwoździe, akcesoria wędkarskie. Usunąłem również ponad 20 kg szkodliwego dla środowiska ołowiu, ciężarków wędkarskich. To jest akurat prawda, zbieram cały ten ołów i w każdej chwili mogę go zważyć i wiem ile tego jest. Dla zobrazowania skali zaśmiecenia kąpielisk załączam kilka zdjęć wyciągniętych śmieci. Mając na uwadze powyższe, proszę pozytywne rozpatrzenie wniosku z poważaniem. Oczywiście do wniosku dołączamy zdjęcia śmieci, dołączamy zdjęcia tego ołowiu, dołączamy wszystkie załączniki, o których była mowa, czyli o tych wszystkich pismach, które były wcześniej. Tak właśnie wygląda wniosek. Jest on troszeczkę skomplikowany, rozbudowany i ma dużo załączników. Koperta, którą będziecie wysyłać, będzie na pewno gruba. Możecie go sobie jak najbardziej kopiować, przypisywać. Z tym, że pamiętajcie o jednej rzeczy. Wszystkie pisma, które wcześniej były pokazywane, powinny i muszą, żeby miały jakikolwiek sens i zastosowanie, muszą mieć wasze dane, a nie moje. Więc sugeruję na pisanie takich samych pism do wszystkich poprzednich instytucji, żeby mieć je na swoje imię i nazwisko. Sugeruję każdemu, kto szuka na plaży i wodzie, napisanie przynajmniej do tych trzech pierwszych instytucji, ponieważ są one najważniejsze. Czyli do ministerstwa, do WKZ-u swojego, czyli właściwego terytorialnie oraz do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Jest to moim zdaniem absolutne minimum, które trzeba mieć dla swojego własnego bezpieczeństwa w sytuacji spotkania służb czy konfliktu z zarządcą. Przy pisaniu tego wniosku pomagała mi pani Joanna z biura PZE. Dostarczyła mi dużo informacji i bez niej nie napisałbym go w takiej formie jak jest teraz. Wniosek sprawdza się. Wcześniej przed tym wnioskiem wysyłałem takie krótkie pisemka, bez uzasadnienia, bez warunków, bez załączników. No i niestety skuteczność takich wniosków była niska. Mniej niż połowa była rozpatrywana
pozytywnie. Po tej zmianie na ten obecny, który teraz widzicie na ekranach, nie dostałem żadnej odmownej odpowiedzi. Jeżeli chodzi o sam początek, gdzie podaję działki, numery działek ewidencyjnych, nie jest to konieczne. Ja ją miałem, ponieważ wcześniej pisałem już do gminy, która sama mi w odpowiedzi podała ten numer. Ten konkretny wniosek jest skierowany do zarządcy, ponieważ wcześniej już pisałem do tej gminy. Gmina jest właścicielem. Jeżeli gmina wam nie odpowie, ale raczej oni to robią, to trzeba pisać wtedy bezpośrednio do zarządcy. Jeśli go nie znacie, no to niestety, ale musicie sami go ustalić gdzieś w internecie. Często też jest tak, że gmina sama przesyła wasz wniosek do zarządcy i dopiero on odpowiada. Wtedy może być taka sytuacja, że będziecie czekać na odpowiedź więcej niż 2 miesiące, ponieważ gmina ma 30 dni na odpowiedź i zarządca kolejne 30. Także sugeruję wszystkie wnioski pisać z wyprzedzeniem. Pokażę wam teraz przykład pozwolenia, jakie otrzymałem. Jak widzicie na ekranie, jest to pozwolenie z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Jest to zarządca wszystkich kąpielisk miejskich w Szczecinie. Mamy 3 kąpieliska miejskie. Pismo jest z lata tego roku. Co ciekawe, co roku wysyłam pozwolenie do Urzędu Miasta i co roku otrzymuję takie same pozwolenie. Praktycznie kopiuj i wklej. Przeczytam wam je teraz szybko. Dotyczy możliwości prowadzenia hobbystycznych poszukiwań rzeczy zagubionych na plażach kąpielisk miejskich w Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie w odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2019 i pisma UM, czyli Urzędu Miasta, bo Urząd Miasta przesłał im mój wniosek, znak, jakieś tam sygnatura, w sprawie wydania pisemnej zgody na prowadzenie poszukiwań rzeczy zgubionych na terenie szczecińskich kąpielisk informuje, że w chwili obecnej trwa sezon kąpieliskowy od 15 czerwca do 2 września. I z racji przygotowania obiektów do codziennego przyjmowania plażowiczów nie ma możliwości w godzinach 7.21 prowadzenia wyżej wymienionych działalności. Informujemy także, że istnieje taka możliwość, ale poza sezonem kąpieliskowym. To jest od 3 września, kiedy obiekty są ogólnodostępne, niebiletowane. Jednakże pod warunkiem pozostawienia obiektów w stanie sprzed poszukiwań, to znaczy powstałe dołki w procesie poszukiwań muszą być zakopane, a znalezione śmieci usunięte. Ja to pozwolenie nazywam jakby półpozwoleniem, bo nie mam pozwolenia na poszukiwania w sezonie. Co ciekawe, wysyłałem wcześniej, w poprzednich latach, bo robię to już za 4 czy 5 lat, takie pozwolenie wysyłam co roku, to oni zawsze odpowiadają w ten sam sposób, nawet jak pytam ich poza sezonem kąpieliskowym, co jest po prostu śmieszne. I do tego pisma w tym roku postanowiłem się odwołać, bo uznałem, że no nie powinni mi zabraniać szukania w sezonie, tak? Czyli jakby w czasie, gdy my poszukiwacze jesteśmy najbardziej aktywni i jest to okres czasu najbardziej dla nas korzystny. Oni tutaj podnoszą, że nie mogą udostępnić obiektu z racji przygotowywania go do przyjmowania plażowiczów i podają godziny, w których to robią. Godziny te 7.21 tak naprawdę całkowicie uniemożliwiają prowadzenie poszukiwań poza tymi godzinami, ponieważ obiekt jest zamykany wcześniej. My tu w Szczecinie mamy 3 miejskie kąpieliska, które mają cały czas obsługę, są monitorowane, są ogrodzone i zamykane, a w czasie sezonu kąpieliskowego są dodatkowo biletowane. Więc jeżeli oni otwierają kąpielisko od 9 do 19 czy 20, no to ja nie mam możliwości wejścia na nie przed ani po tych pracach, które oni tutaj podejmują i tak naprawdę nie ma możliwości poszukiwania w sezonie. Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś czegoś nie dopilnuje i ktoś tam wejdzie, bo powiem szczerze, że z doświadczenia wiem, że oni nie zawsze reagują. Czasami te pozwolenie sprawdzą, czasami nie. Wielokrotnie sam nie byłem sprawdzany. No ale to pozwolenie jest jakby w połowie tylko korzystne dla nas. Ja postanowiłem się odwołać od tego pozwolenia i napisałem do Urzędu Miasta, nie do zarządcy, tylko do instancji wyżej, czyli właściciela, i odpowiedź od nich jest bardzo ciekawa. Przejdźmy do niej. Mamy teraz na ekranie odpowiedź na odwołanie, o którym przed chwilą mówiłem. Jest ona na tyle ważna, że przedstawia tutaj
podstawę prawną, o której mówiłem w pierwszym piśmie, to od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stawia podstawę prawną, która mówi, w jakich okolicznościach i dlaczego zarządca kąpieliska ma prawo do dysponowania nim w pewnym okresie, w pewnych warunkach, jak chce, i zabronienia nam poszukiwań. Zobaczmy na to. Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej, w związku z korespondencją prowadzoną w zakresie wyrażenia zgody na prowadzenie poszukiwań rzeczy zagubionych na terenach plaż i kąpielisk w granicach miasta Szczecin, informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne oraz ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ta ustawa jest tutaj kluczowa i to jest podstawa prawna, o której mówiłem wcześniej. Gmina Miasto Szczecin zleca prowadzenie 3 kąpielisk miejskich Zakładowi Usług Komunalnych. Przepisy wyżej wymienionych ustaw wskazują, w jaki sposób należy organizować kąpielisko. Corocznie w uchwale Rady Miasta Szczecin podawany jest okres trwania sezonu kąpielowego i w tym czasie obowiązują szczególne uwarunkowania dla tych obszarów. Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym odpowiada za przygotowanie obiektu do wypoczynku dla osób pływających, kąpiących się, uprawiających sporty wodne lub rekreację oraz zapewnia ratowników czuwających nad bezpieczeństwem osób przebywających w wodzie. Przed każdym sezonem wykonywany jest audyt dna w celu usunięcia ewentualnych przedmiotów niebezpiecznych. Ponadto codziennie sprzątana jest plaża, a ratownicy sprawdzają obszar wody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi wstęp na kąpielisko jest odpłatny. W celu właściwego spełnienia wymogów określonych przez wyżej wymienione przepisy na terenie obiektu mogą przebywać osoby w wyznaczonych godzinach po wykupieniu biletu wstępu. Poza wyznaczonymi godzinami obiekt jest zamknięty. Kierując się wyżej wymienionymi przepisami oraz priorytetem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa plażowiczom, podtrzymujemy stanowisko, że w okresie sezonu kąpielowego nie ma możliwości prowadzenia działalności poszukiwawczej. Natomiast przy spełnieniu wymogów przedstawionych w poprzedniej korespondencji kierowanej do Pana przez ZUG, zapraszamy w pozostałych miesiącach, gdy obiekt jest ogólnodostępny i funkcjonuje jako teren rekreacyjny. Powiem szczerze, że nigdzie wcześniej, nigdzie nie słyszałem przed przeczytaniem tego pisma i tej odpowiedzi, żeby ktokolwiek poruszał temat i przedstawiał bezpośrednią podstawę prawną tego, dlaczego zarządca kąpieliska może nam zabronić poszukiwań w wodzie. Mamy tutaj nowy akt prawny, ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, który rzeczywiście w tym krótkim okresie czasu, gdy kąpielisko staje się aktywne, jest sezon kąpielowy, nakłada na organizatora kąpieliska dodatkowe obowiązki, ale daje też mu dodatkowe prawa, które właśnie mówią o tym, że to on dba o bezpieczeństwo, musi zatrudnić ratowników, infrastrukturę itd. I w tym krótkim okresie czasu może ograniczyć nam jako poszukiwaczom dostęp do wody. Ograniczenie dostępu do plaży jako piasku może trwać i cały rok. To jest tylko i wyłącznie ich dobra wola lub jej brak, czy pozwolą na poszukiwania na piasku. Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że linia brzegowa wody i plaży to są dwie oddzielne rzeczy. Jako zarządca terenu, czyli właściciel, gmina lub miasto, prawa do plaży mają przez cały rok. Woda natomiast zazwyczaj jest w zarządzie Zarządu Gospodarki Wodnej, czyli organu, o którym była mowa w poprzednich pismach. Ta ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na ten krótki czas tego trwania tego sezonu kąpielowego jakby przekłada odpowiedzialność z właściciela i zarządcy, czyli Skarbu Państwa, na gminę. Oczywiście od tych przepisów i tego wszystkiego, o czym mówię, może być takie odstępstwo, ponieważ gmina może posiadać podpisaną umowę ze zarządcą wody, czyli zarządem gospodarki wodnej, i mieć prawo do dysponowania wodą, czyli tym pasem przybrzeżnym wokół kąpieliska cały czas, ale to są przypadki już takie bardzo sytuacyjne i my jako poszukiwacze nie mamy jak o tym się dowiedzieć, tylko i wyłącznie bezpośrednio od zarządcy. Ale z reguły jest tak właśnie, że jednak nie sprawują pieczęci nad samym pasem wodnym, czyli ich odpowiedzialność i ich prawa kończą się na plaży i na suchym piasku. Opowiem Wam teraz o moich spotkaniach z policją i innymi służbami oraz o doświadczeniach z zarządcami kąpielisk.
Wielokrotnie spotykałem się w czasie poszukiwań z policją, raz ze Strażą Miejską i dwa razy z Państwową Strażą Rybacką. Wszystkie te spotkania były bardzo podobne do siebie i zazwyczaj przebiegały tak, że policjanci po prostu z ciekawości pytali, co robię, co znajduję. Pytali o sprzęt i o całe hobby. Nic ciekawego, taki standard. Ale ostatnie spotkanie, które miałem w tym roku na jednym z kąpielisk w Szczecinie, było zupełnie inne. Podpłynęła do mnie policja wodna. W środku na tej łódce był młody policjant i młody strażnik tej straży rybackiej. Na początku zaczęło się standardowo, tak jak wcześniej mówiłem, ale w pewnym momencie policjant powiedział do mnie, czy zdaje sobie sprawę, że prawo się zmieniło i jak to teraz wygląda. No w tym momencie wiedziałem, że on jest już uświadomiony i zacząłem go ciągnąć za język, żeby wydobyć z niego jak najwięcej informacji, co on o tym myśli, jakie jest podejście i tak dalej. Policjant powiedział mi, że on osobiście nie widzi w tym nic złego, że dla niego to prawo jest głupie i nawet nie podjąłby interwencji ze względów prawnych, bo nie widzi w tym podstawy prawnej ani żadnych tych moralnych i takich społecznych, nawet w stosunku do kogoś, kto chodzi po polu z wykrywaczem metali, a co dopiero w stosunku do kogoś, kto chodzi po plaży, czy tak jak ja tam wtedy w tym momencie na kąpielisku byłem w wodzie. To było jego takie prywatne zdanie i on się tym kierował. Aczkolwiek powiedział mi ważną rzecz, że sytuacja dramatycznie by się zmieniła, gdyby dostał wezwanie, zgłoszenie. Wtedy dla swojego własnego bezpieczeństwa i dopełnienia jego obowiązków musiałby podjąć interwencję, by to zrobił. Ja odpowiedziałem mu, że ja mam dokumenty i pisma z wszystkich tych instytucji, które wcześniej były w materiale. I powiedziałem mu, co one mówią. Jego odpowiedź była prosta, że to nie on podejmuje decyzję. Jak ja bym mu przedstawił takie dokumenty, decyzję podejmowałby jego bezpośredni przełożony, czyli oficer dyżurny policji, który go na to wezwanie wysłał. Więc tak to by wyglądało. Co by było dalej, nikt tego nie wie. Całkowicie by to było poza jego mocą działania. Powiedział, że prawdopodobnie by były dwie możliwości. Albo by mnie zawinęli na komisariat, albo oficer dyżurny kazałby mu zwyczajnie świecie mnie wylegitymować i spisać numery pism i tych pozwoleń, o których mówiłem. I na tym by się skończyło. Nic więcej by nie był mi w stanie powiedzieć na ten temat. Co do zarządców i moich sytuacji, z którymi ja miałem po prostu do czynienia. Przez te kilka lat, którym się zajmuję tym hobby, to usuwano mnie z kąpielisk 8 razy. W sensie wypraszano. Za każdym razem były to duże miejskie kąpieliska i za każdym razem próbowałem podjąć dyskusję z tą osobą, która do mnie przychodziła i kazała mi opuścić kąpielisko. I nigdy to nie poskutkowało, zawsze się kończyło tym, że jeżeli ja nie wyjdę, to oni wezwą policję i tyle. Nigdy do tej sytuacji nie dopuściłem i jak widać dobrze, że tego nie zrobiłem, bo policja by przyjechała i byłoby to wezwanie na interwencję, czyli dokładnie to, o czym przed chwilą mówiłem. Więc by się skończyło tym, że nie tylko by mnie usunęli na wezwanie właściciela terenu, ale prawdopodobnie też by sprawdzali mi te dokumentacje i drążyli temat dalej, co ze mną zrobić. Jedno z takich właśnie sytuacji była dodatkowo ciekawa. We wniosku było pokazane, w jednym z akapitów była mowa o legitymacji PZE i odbyciu szkolenia PZE. I opowiem właśnie o tej sytuacji, gdzie ta legitymacja i to szkolenie było niezbędne do uzyskania pozwolenia od zarządcy kąpieliska. Byłem na jednym z jezior, dosyć dużych jezior, dużych kąpielisk. Było lato, godzina bardzo wczesna, około godziny 8. Na plaży nikogo nie było, a był to sezon. Tydzień wcześniej pani zgubiła tam obrączkę i ja dla niej tej obrączki szukałem w wodzie. Byłem może z 10 minut na kąpielisku, gdy podszedł do mnie ratownik i powiedział mi, że jego kierownik kazał mi przekazać, że potrzebuje zgodę od gminy na poszukiwania i że jak jej nie mam, a on wie, że nie mam, bo nikt jej nie ma, to mam opuścić kąpielisko. Ratownik powiedział mi, że on mnie nie wyrzuca, że on nie widzi w tym nic złego, co robi, przekazuje mi tylko to, co kazał mu zrobić jego szef. Sam ten ratownik był bardzo miły, ja go znałem, ponieważ przychodziłem tam dosyć często na to kąpielisko, regularnie. Co więcej, rok wcześniej ten sam ratownik na tym samym kąpielisku pomagał mi oraz kilku innym poszukiwaczom
w odnalezieniu pompy insulinowej, którą zgubiła dziewczyna, kąpiąc się i nie mogła bez niej funkcjonować. Trafiła do szpitala, jej rodzina jej szukała, my w kilka osób szukaliśmy tej pompy i wtedy właśnie poznałem tego ratownika i on mnie z tej sytuacji pamiętał, dlatego był dla mnie taki życzliwy. Wracając do samej sytuacji. Nie minęło może 10 minut, ja oczywiście szukałem tej obrączki dalej. Przyszedł ten jego kierownik, ten jego szef. Był bardzo niemiły i agresywny. W ogóle się z nim nie dało rozmawiać. Postawił sprawę bardzo jasno. Albo wychodzę, albo wzywa policję. No niestety musiałem opuścić to kąpielisko, ale nie chciałem się poddać ze względu na to, że obiecałem odnalezienie tej obrączki tej pani. Autentycznie to była sytuacja szukania na zlecenie obrączki. Nie było to nie był to taki zwykły wypad w poszukiwaniach o tak sobie. Natychmiast w tym momencie przebrałem się i pojechałem do zarządcy, bo wiedziałem, gdzie się udać. Ustaliłem to na miejscu od razu. Pojechałem do zarządcy i rozmawiałem z panią dyrektor, która zarządzała terenem całej plaży. Ona była bardzo miła, ale cała rozmowa trwała może 40 minut, ale całkowicie nie przyjmowała moich argumentów. Powiedziała na samym początku od razu, że do nich wielokrotnie ktoś się zgłaszał z wnioskiem o pozwolenie, a nigdy takiego wniosku ona nie rozpatrzyła pozytywnie. Więc no już wiedziałem, że to będzie ciężka przeprawa. Wielokrotnie próbowałem moimi argumentami ją przekonać, aczkolwiek ona na samym końcu powiedziała prosto i wyraźnie: ale jakie pan ma uprawnienia do korzystania z wykrywacza metali? Co zrobi pan, jak pan znajdzie przedmiot niebezpieczny, nie wybuch, zabytek? Przecież pan nie ma żadnego przeszkolenia. Zszokowało mnie to, bo wiadomo, że przeciętny urzędnik ma niską wiedzę na temat tego naszego hobby i nie wie, że my nie musimy posiadać żadnych uprawnień, ale ona ewidentnie tego ode mnie żądała i oczekiwała. To był jej argument taki, mówiący o tym, żeby mi odmówić po prostu. To ściana nie do przebicia. Jak mi to powiedziała, no niestety nie miałem na to argumentu. Skończyło się na tym, że kazała mi napisać do gminy oficjalne pismo. Gmina prześle je do niej i ona mi udzieli odpowiedzi. Wiadomo, że będzie to trwało miesiąc albo dłużej, więc z odnalezienia tej obrączki są małe szanse na to. Temat skończony na tą chwilę. I właśnie to ta sytuacja zmusiła mnie do tego, żebym wstąpił do PZE i przeszedł to przeszkolenie. I powiem szczerze, że mimo że ta legitymacja PZE nie ma żadnej mocy prawnej, to pomogła mi w tym przypadku uzyskać to pozwolenie. Ponieważ napisałem ten wniosek, załączyłem legitymację, napisałem, że zostałem przeszkolony. Wszystko było zgodne z prawdą. I to wystarczyło, aby ta pani udzieliła mi pozytywnej odpowiedzi, dostałem to pozwolenie. Oczywiście po tam półtora miesiąca. I to była taka sytuacja właśnie, gdzie nigdy bym nie pomyślał, że ktoś będzie wymagał na podstawie jakiejś takiej swojej własnej uznaniowości jakichś dokumentów, których tak naprawdę nie ma prawa wymagać. Bo nie ma żadnych państwowych dokumentów na temat używania uprawnień do wykonywania poszukiwań wykrywaczem metalu na kąpieliskach zwykłych przedmiotów takich współczesnych. Dla mnie to było takim właśnie krokiem, do którego ja musiałem zostać zmuszony do wstąpienia do PZE, do przejścia tego przeszkolenia i wysłania tego wniosku razem z tą legitymacją. Gdybym nie wysłał tej legitymacji, to jestem pewien na 100%, bo ona mi to sama powiedziała przecież, że nie dostałbym tego pozwolenia. I od tej pory w każdym jednym wniosku załączam to i piszę, że zostałem przeszkolony, że jestem członkiem PZE i naprawdę ten argument, taki dla mnie trochę dziwny, bo nigdy bym o nim nie pomyślał, każdemu następnemu urzędnikowi został już wyjęty z ręki. Jeśli macie jakieś pytania do całości zagadnienia i filmu, zadawajcie je w komentarzach i do usłyszenia. Hej!